Pani Ewo, została Pani tutaj określona na konferencji serialu Przyjaciółki jako królowa teściowych. Co to ma oznaczać? Ja po prostu, to podobnie jak Pan, jestem w szoku. I ledwie stoję tutaj na nogach, bo już mówię, już powiedziałam to, że byłam już królową gejów, zresztą jestem cały czas. Może byłam królową, grałam tysiące ról matek, może byłam królową matką, no, nie chcę do takiego sformułowania się posunąć. Natomiast królowa teściowych to znaczy, że ja mam syna, który jest żonaty, czyli jestem teściową dla tej. I fakt, rola, którą dostałam teraz w tym serialu jest wredna. Znaczy postać jest wredna. Jest niestety znowu stereotyp, zła teściowa, wredna, niemiła. Tak, ale to jest myślę, że wyjątkowo, bo aż ludzie do mnie nieraz dzwonią i mówią, że no, że bardzo charakterystyczne. Ale myślę, że to jest okej, okay, no bo w serialu trzeba grać postaci, które są wyraziste, bo wtedy przez to się je zapamiętuje, prawda? Ale ona jest naprawdę wyjątkowa, bo właśnie wszystko, co ta synowa zrobi, to jest nie tak. Synowa nie potrafi zmyć naczyń, synowa źle piecze szarlotkę, nie potrafi wychowywać dzieci, ale syn za to jest kochany. Po prostu syn jest nieskazitelny, a akurat no, jest inaczej, bo syn zdradza, bo syn ma jakieś tam skoki na bok i tak. Także no, takie są stereotypowe teściowe. No, właśnie ja nie rozumiem, dlaczego pani się kojarzy z takimi rolami. Pani też gra role ciepłych kobiet, miłych. Ale oczywiście, bo jak, no, czy można patrząc na mnie powiedzieć, że jestem niemiła, nie ciepła, nie empatyczna, nie współczująca, nie energetyczna. Nie można tak powiedzieć. No, ja pani powiem tak, oglądając 3 miesiące średnio w telewizji Kogiel Mokiel, to Polacy sobie wyrabiają taki wizerunek. To można się załamać. Tak, niedawno oglądałam i powiem jeszcze, że mało tego, że brałam udział w takim evencie, gdzie wymyślono właśnie taki powrót do PRL-u i zaproszono mnie jako Wolańską, jako w ogóle symbol tamtych czasów. I to było przezabawne, ponieważ tak dowiedziałam się, że ten film jest kultowy, że ta postać jest w ogóle w jakiś sposób już odbierana jako taka, no wiadomo, osoba, która się totalnie kojarzy z czymś crazy. Ciężko było zagrać taką postać? Ja myślę, że to jest tak, ktoś mi powiedział, że takich kobiet nie ma, to ja się z tym nie zgodzę, są jeszcze gorsze. Ale przygotowywała się Pani jakoś specjalnie do tej roli? Nie, ja zostałam obsadzona, to opowiadał mi o tym reżyser, zostałam obsadzona w tej roli, jako pierwszej w ogóle mojej komediowej, na skutek tego, że reżyser zobaczył mnie, jak biegnę przez trawnik koło hotelu, ponieważ szalenie się śpieszyłam i mieli zamknąć sklep, ja jeszcze coś miałam kupić. Biegłam bardzo szybko przez ten trawnik w szpilkach. No i w związku z tym on zobaczył we mnie wreszcie coś komediowego i na tej podstawie obsadził mnie w tej roli. Ale ja nie wiedziałam tak naprawdę, do czego to zmierza właściwie. No, wiedziałam, że mam zagrać kobietę dość niestereotypową, nie banalną. Na pewno ja myślę, że tu już były początki dla mnie, początki Almodovara, bo ona jest trochę podobna do Kiki, jeżeli pan widział film Kika. Ma jakieś takie cechy, wydaje mi się takie, no a przede wszystkim jest bardzo kobieca, bo to w ogóle była świetna epoka, gdzie były te fryzury, gdzie były kreski, gdzie kobiety były bardzo kobiece.